Lena, kuzynka Beaty, zakochała się w jej chłopaku, jednak ze względu na Beatę odrzuciła go. Tymczasem Leszek nie zamierza się poddawać. Zerwał z dotychczasową dziewczyną i chce zdobyć Lenę. Nastolatka nie zdaje sobie sprawy, że Leszek jest fałszywy. No hej, pogadamy? Wiesz co, ja muszę to wszystko przemyśleć. Nad czym to myśleć? Przecież nie jestem już z Beatą, więc możemy być razem. To nie jest takie łatwe. Daj spokój, Lena. Przecież wiesz, że coś między nami jest. Ale ja nie chcę zranić Beaty. Ale przecież jej nie zranisz, bo w stosunku do niej zachowałaś się fair. No, nie pocałowałaś mnie wtedy w szatni. No nie. No więc właśnie, więc teraz skoro mnie z nią nic nie łączy, to chyba możemy być razem, nie? Daj mi pomyśleć w spokoju, okej? A dlaczego? Bo przy tobie nie mogę myśleć. Ja przy tobie też nie. No nie mogę, ale tymi laskami da się łatwo manipulować. Wystarczyło trochę pokręcić, trochę pogadać o miłości, ile ona sama się na mnie rzuciła. Jestem mistrzem. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze dzisiaj ją zaliczę. Pocałunek z Leszkiem był cudowny. On w ogóle jest cudowny. Źle mi tylko z tym, że to był chłopak Beaty. Ale przecież to nie moja wina, że ich związek się rozpadł. Mam nadzieję, że Beata to zrozumie, bo nie chce zniszczyć naszej przyjaźni.